Lekcja pod tytułem Porównywanie ułamków. Umiesz już, jak sądzę, porównywać liczby naturalne. Na przykład umiesz powiedzieć, która z tych liczb jest większa. 7. I że zapisujemy to w ten sposób. Albo na przykład, która z tych liczb jest większa. 25. W ten sposób to zapisujemy. To już na pewno potrafisz. Musimy także nauczyć się, jak porównywać ułamki. Musimy wiedzieć, który z ułamków, na przykład 1/2 czy 1/3 jest większy. Albo który z ułamków 5/12 czy 5/17 jest większy. Musimy też umieć porównać liczby mieszane, czyli wiedzieć, która z liczb 3 1/2 czy może 3 1/4 jest większa. I tym właśnie się teraz zajmiemy. Możliwe tutaj są 4 przypadki, o 4 zasadach trzeba pamiętać. Pierwsza zasada jest taka. Jeżeli ułamki mają jednakowe mianowniki, na przykład w tym wypadku zauważę w mianowniku, a przypominam Ci, że mianownik to jest ta liczba pod kreską, i jeżeli oba ułamki mają jednakowe mianowniki, to ten z nich jest większy, który ma większy licznik, czyli tą liczbę nad kreską. Zobacz, tu jest jednakowy mianownik 4 i 4, natomiast w liczniku tu mamy 3 po prawej stronie, a tu 2. No i ta zasada mówi, że ten ułamek będzie większy od tego. Przekonajmy się na rysunku, czy tak rzeczywiście jest. Oba kółka są podzielone na 4 jednakowe części. No i teraz ułamek 2/4. Zaznaczmy 2/4 w tym pierwszym kółku, czyli 2 części z 4. I tu mamy ułamek 2/4. A teraz ułamek 3/4 zaznaczę, czyli 3 części z 4. No i przyjrzyj się. Wyraźnie widać, że tu po prawej stronie jest większy obszar zamazany niż tu po lewej. I to jest właśnie pokazanie, dlaczego to 3/4 jest większe od 2/4. Takie rysunkowe udowodnienie Ci, rzeczywiście tak jest. No a tą zasadę trzeba zapamiętać. Jeżeli widzisz, że mianowniki są te same, to porównujesz liczniki. Jeszcze 2 przypadki sobie opracujmy. Pierwszy przypadek. 2/3 i 1/3. Mianowniki są te same, no to porównujemy liczniki. Który większy? Ten, bo 2 jest większe od 1, a więc 2/3 jest większe od 1/3. Przekonajmy się na rysunku, zaznaczę 2/3. Oba kółka są podzielone na 3 jednakowe części i w tym po lewej zaznaczyłem 2 spośród 3, czyli 2/3. No a w tym po prawej zaznaczę 1 spośród 3, czyli 1/3. Wyraźnie widać, tu jest więcej niż tu. Więc dobrze zostało tutaj napisane, że 2/3 większe od 1/3. No i ostatni przypadek. 5/8 i 7/8. Znowu mianowniki takie same, równe 8. No to porównujemy sobie liczniki. 5 i 7. Co jest większe? 7 jest większe od 5, a więc i cały ten ułamek 7/8 jest większy od ułamka 5/8. Zróbmy to na rysunku. Znowu oba kółka są podzielone na 8 części. No i w tym po lewej stronie musimy zaznaczyć 5/8, czyli 5 spośród 8. No to zaznaczamy 1, 2, 3, 4, 5 część. No a teraz w tym musimy 7 spośród 8, bo 7/8. No to 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7 część. Wyraźnie widzimy, tu jest więcej po prawej stronie niż po lewej. Więc tą zasadę trzeba zapamiętać. Jeżeli mianowniki są takie same, porównujemy liczniki. No a teraz przypadek drugi. Bo może się zdarzyć, kiedy liczniki są takie same. Zobacz, tu w liczniku jest 1 i tu w liczniku jest 1. No to wtedy porównujemy mianowniki. Ale uwaga, większy jest ten z ułamków, który ma mniejszy mianownik. Poprzednio było na odwrót, a teraz mniejszy mianownik. Jeżeli liczniki są te same, to wygrywa, czyli większy jest ten z ułamków, który ma mniejszy mianownik. Popatrz, tu liczniki takie same, 1, a w mianownikach mamy 4 i 3. Mniejsza jest 3, a więc ułamek 1/3 jest większy od 1/4. To może być wbrew wyobrażeniom takich takim na początku, jakie mamy, dlatego znowu zrobiłem rysunki. Popatrz, tutaj mamy kółeczko podzielone na 4 części, bo mianownik ma 4 i jedną część z tych 4 trzeba zaznaczyć. Zaznaczmy. O, w ten sposób mamy rysunkowo pokazany ułamek 1/4. Po prawej stronie mamy 1/3, czyli kółko podzielone na 3 jednakowe części. No i 1/3 trzeba zaznaczyć, czyli jedną spośród 3 części. Proszę bardzo. Widzisz chyba wyraźnie, że ten obszar zaznaczony po prawej stronie jest większy od tego po lewej. I to Cię powinno przekonać, że rzeczywiście ta zasada, którą tutaj poznałeś, bądź poznałaś, jest prawdziwa i ma sens. Przekonajmy się jeszcze na 2 przykładach. Popatrzmy. 1/8, 1/6. Znowu w mianownikach jest 1, więc musimy, w licznikach, przepraszam, jest 1, więc mianowniki musimy porównywać. Porównujemy. Który z nich jest mniejszy? Ten, bo 6 jest mniejsza od 8, a więc cały ten ułamek po prawej stronie jest większy od ułamka po lewej. No i znowu zróbmy sobie to rysunkowo. 1/8, kółko podzielone na 8 części i zaznaczamy jedną spośród nich. 1/6, kółko podzielone na 6 części i zaznaczamy jedną spośród nich. Proszę bardzo, wyraźnie widać, że ta po prawej jest większą niż ta po lewej, więc zasada działa. No i teraz ostatni przypadek, ale troszeczkę go utrudnię, bo za każdym razem była 1. A tutaj sobie napiszmy, powiedzmy, 4. I tu 4, żeby nie było tak łatwo. 4/12, 4/16. Znowu. Liczniki są te same, więc porównujemy mianowniki. Który mniejszy? Ten po lewej stronie, bo 12 jest mniejszy od 16. A więc 4/12 jest większe od 4/16. Przekonajmy się na rysunku. Kółko po lewej stronie jest podzielone na 12 równych części i 4 spośród 12 musimy zaznaczyć. No to zaznaczmy. 1., 2., 3., 4. Tu mamy 4/12. I teraz kółko po prawej stronie podzielone na 16 części, no bo w mianowniku jest 16 i 4 spośród tych 16. Zaznaczajmy. 1., 2., 3. i 4. Przyjrzyj się dobrze, gdzie jest większy obszar. Widać, że tu ten obszar, czyli ten ułamek jest większy od tego po prawej stronie. Więc znowu zadziałało. A więc poznaliśmy już drugą zasadę. Pierwsza obowiązywała wtedy, kiedy były równe mianowniki. To decydował licznik. Większy licznik wygrywał. Druga, kiedy były równe liczniki. To decydował mianownik. I mniejszy, pamiętaj, mniejszy mianownik wygrywał. No a teraz trzecia zasada. No bo w tych 2 pierwszych musiał być równy albo mianownik, albo licznik. A czasami jest tak, że nie są równe. Na przykład jak tu, zobacz, 3/8, 5/6. Musimy porównać. Ani liczniki, ani mianowniki nie są równe. Tak samo tu, 9/11, 3/7. Ani liczniki, ani mianowniki nie są równe. Co wtedy robić? W 5. klasie dowiesz się dokładnie, co należy zrobić. Tutaj się posługujemy jeszcze w 4. klasie takim półśrodkiem, czyli metodą, która zastępuje nam tak zwane sprowadzanie do wspólnego mianownika, którego nauczysz się w klasie 5. Więc na razie poznajemy półśrodek, ale on zadziała. Popatrz. Najpierw, mając takie 2 ułamki, sprawdzamy, czy są one większe, czy mniejsze od 1/2. I zasada jest taka. Jeżeli licznik ułamka jest mniejszy od połowy mianownika, to ten ułamek jest mniejszy od 1/2. Natomiast jeżeli licznik ułamka jest większy od połowy mianownika, to ten ułamek jest większy od 1/2. To zanim porównamy, a tutaj będziemy porównywali o tu i tu te 2 pary, to na boku przygotujemy się do tego porównania. Sprawdzimy, który z tych ułamków jest większy, a który mniejszy. drugiej. No to sprawdźmy to sobie. 3/8. Mamy porównywać licznik z połową mianownika. Połowa mianownika, połowa z 8, to jest 4. No i teraz licznik jest większy od 4 czy mniejszy? Mniejszy. A więc zgodnie z tą zasadą pierwszą, 3/8 jest mniejsze od 1/2. To już wiemy. Dobrze, to teraz popatrzmy sobie na drugi ułamek. 5/6. Znowu musimy licznik porównywać z połową mianownika. Połowa z 6 to jest 3. Czy licznik, czyli 5, jest większa od 3 czy mniejsza? No większa. Skoro licznik jest większy od połowy mianownika, to znaczy, że cały ten ułamek jest większy od 1/2. Zanotujmy to sobie. Czyli ten ułamek jest większy od 1/2. Teraz popatrzmy na następny nasz ułamek. 9/11. Ile to będzie połowa z 11? Połowa 11 na połowę, jak sobie 11 podzielimy na połowę, czyli na 2, to wyjdzie nam 5, reszty 1. Więc ta 5 nas interesuje tak naprawdę. I teraz, czy 9 jest większe od 5, czy mniejsze? Większe, prawda? A więc cały ułamek jest większy od 1/2. No i ostatni ułamek, 3/7. Ile to jest połowa z 7? 7 podzielić na 2 to jest 3, reszty 1. A więc z tą trójką porównujemy. Czy 3 jest większe od 3, czy mniejsze? No, jest równe. To na razie nic nie wiemy. Ale widzimy, że to jest troszeczkę więcej niż 3, bo jeszcze reszta została. A więc 3 na pewno będzie mniejsze od połowy mianownika, a więc możemy napisać, że to jest mniejsze od 1/2. Skoro już to wiemy na temat tych ułamków, to teraz możemy je parami porównać. No bo zobacz, 3/8, 5/6. 3/8 na pewno jest mniejsze od 1/2, czyli od połowy, a 5/6 na pewno jest większe od 1/2, a więc 5/6 wygrywa. To samo tutaj. 9/11 jest większe od 1/2, a 3/7 mniejsze od 1/2, a więc 9/11 wygrywa. Tak to robimy. No a co nam wyjdzie, bo może się i taki przypadek zdarzyć, kiedy na przykład mamy 4/8, jeden ułamek, a drugi 6/12. No to popatrzmy sobie, co tu się będzie działo, bo i takie podchwytliwe zadanie możesz mieć w zeszycie ćwiczeń albo w podręczniku. Znowu, najpierw chcemy wiedzieć, czy ten ułamek 4/8 jest większy, czy mniejszy od 1/2. Czyli musimy licznik, a więc 4, porównać z połową mianownika. Ile to jest połowa mianownika? 4. No to zobacz, licznik jest równy połowie mianownika. To znaczy, że ten ułamek jest równy 1/2. Tu jest podobnie. Połowa z 12 to jest 6, czyli licznik jest równy połowie mianownika, więc to też jest 1/2. A skoro tak, to znaczy, że oba te ułamki, 4/8 i 6/12, są równe. Więc bądź czujny, bo może się zdarzyć i taki przypadek. No i to była trzecia zasada porównywania ułamków. A więc pierwsza, wtedy, kiedy mianowniki są te same. Druga, wtedy, kiedy liczniki są te same. I trzecia, wtedy, kiedy są różne, porównujemy w oparciu o to, jak się ten ułamek ma do 1/2. Tyle, jeśli chodzi o ułamki na etapie klasy 4, ale mogą się też zdarzyć przecież liczby mieszane. Ostrzegałem. Czyli musimy umieć porównać także taką sytuację, kiedy jest liczba, czyli część całkowita i część ułamkowa. Część całkowita i część ułamkowa. Co wtedy zrobić? Zasada mówi tak. Najpierw porównujemy części całkowite. No to popatrzmy. 3/2, 5/4. Część całkowita tutaj jest 3, a tutaj 5. Gdzie jest więcej? 5 całych to jest więcej niż 3 całe, więc cała ta liczba mieszana jest większa od tej po lewej stronie. Już nie musimy patrzeć na ułamek. Jeżeli liczba całkowita jest większa od tej po lewej stronie, a 5 jest większe od 3, to i liczba z ułamkiem, czyli liczba mieszana po prawej, będzie większa od liczby po lewej. No a co zrobić, jeżeli są równe? Bo teraz następny przypadek, tu mamy 3 i tu mamy 3. Wtedy, jeżeli części całkowite są równe, wtedy dopiero interesujemy się ułamkami. Wtedy dopiero porównujemy ułamki. Jak dwie trójki równe, to dopiero teraz będziemy porównywali 1/3 i 2/3. Jak będziemy porównywali? No jedną z tych trzech metod, które przed chwilą poznaliśmy. Czyli musimy wiedzieć, czy 1/3, czy 2/3 są, który z tych ułamków jest większy. No, przypomnijmy sobie, zobacz, mianowniki są te same, a więc wedle zasady tej pierwszej, mianowniki są te same, to porównujemy liczniki i większy licznik wygrywa. A który jest większy licznik? 2, a więc 2/3 większe od 1/3. A więc cała ta liczba po prawej stronie jest większa od tej po lewej. I to uzyskaliśmy dzięki porównaniu ułamków. Popatrzmy na następny przypadek. Znowu, liczby całkowite są identyczne, więc musimy porównać ułamki. O, znowu są równe mianowniki. Tu 8 i tu 8. A więc porównujemy liczniki. Tu 5, po lewej, po prawej 4. 5 jest większa, a więc 5/8 jest większe od 4/8. A więc cała ta liczba 6 5/8 jest większa od 6 4/8. No i popatrzmy na ostatni przypadek. Znowu mamy liczby całkowite te same.